No a ty gdzie byłaś? No Boże, gdzie ja byłam? No z końcówki dałaś. Spokój, ja, no, spokój. Biegałam w kółko. No, 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 no. Ale daj spokój. Taka ta Warszawa, jakbyś tak się gapią na ciebie, jakbyś ty rodzinę wymordowała w czasie II wojny światowej. A oni to w ogóle miały pretensje. No bo ty masz trochę lat, co i mogłaś to zrobić, bo ja to nie pamiętam. No ale to prawdopodobnie nie mordowałaś. No. Chyba w poprzednim wcieleniu. No. A mój tatuś ci tłumaczyłam tyle lat, że miał firmę w czasie wojny, że miał, wiesz, prokurenta Niemca, że swobodnie jeździł. Jest domniemanie, że mógł nawet do Szwajcarii jeździć. No to po co jeździł w czasie wojny? Przerzucał albo kasa, albo ludzi, no. To wszyscy pod okupacją, a tatuś sobie radośnie, wiesz, prosperował świetnie. Pewno też miał kilka, wiesz, twarzy. A Żydy to mimo wszystko to oni są denerwujący. Bo oni uważają, że jak ich tutaj, wiesz, wycięli, to wszyscy mają, nie wiem, sobie głowę popiołem posypać. Właśnie mają coś takiego, taką manierę w sobie denerwującą. No i tak. Tam była jakaś pieska związana z tym ichniejszym tygodniem. Coś takiego ciekawego było, czy nie? Taka imprezka, że w sekundzie na Mazowieckiej wino wypili i nic nie było. No i co? Wszyscy się rozeszli na dole. Się rozeszli, więc... Wyżłopali by żadnych. No to po co mieli się nie... Przecież nie udają, że dla wielkiej kultury przeciwko. Przecież dla korytka, bo nie oszukujmy się. No może paru osobników, wiesz, co ma potrzebę. Ta próba Ewka przyszła, to jak mi się dostała na Lumbijskiej. No. Czarna kaweja. No tam winko może wypiła, ale bardzo malutko było. A ja mówię, że tam w muzeum na Narbutta, w tym kinie jest, ta Danusia mówi, słuchaj, tam ma być Wajda, czy dziś, czy jutro, z jakimś wernisarzem, on jest stary dziad, to on nie postawi, to przecież to nic nie ma. To... Słuchaj, to on już chyba ma 90, ile on? Przecież on jest od zawsze, no. No, dosłownie. Początku świata. A to nie on musi stawić. No nie, no on nie, ale że jest, to się dziadowi coś chce. Jest w tym wieku, to się zasady kupone odcina, no w sumie odchwały, no bo jednak przecież jednak zrobił bardzo dużo dla polskiego kina, no i może światowego. Nie musi nic robić, tylko być. No i tak. Znowu Kazia opierdoliła, bo musimy tak, co jakiś czas, co musimy takie prace domowe odrabiać, różne sprawy zgrywać, omawiać, no coś tam, czyli taka jest, no można powiedzieć. Ja nie odrobił. Nie, no słuchaj, to ja tutaj przed chałupą stoję, bo zawsze każę dzwonić, no mówiłam ci po tym incydencie z tym takim, co się głosował na tym, no dzwonię, a tutaj poczta głosowa, by się zmieniłam, mi się sobie, no to teraz będę, wie, tu stała. Tam dzwoni po wszystkich możliwych numerach. Akurat jakaś młoda zeszła z góry, no. Nie wpuściła, no. Tak już, więc wlazłam, złapałam się na to drugie, no to już sygnał ciągły do drzwi, to by umarłego podniosło. No i tam no, wymyślałam, że co on se myśli, że przez normalnie się włącza, że ja to mogę sobie na berdyczów, no. I ten goły wyskakiwał dosłownie z byda, no. A no właśnie. No później kotka mu tego, no bo już mówiłam mu tyle razy, nie może stać komputer na stole, laptop, zadzie i Bóg wie co, no i kot tam zaczął harcować i jakiś sok rozlał owocowy. Zalał ten, nawiasem mówiąc, mój laptop, który jest na moim stanie, no, ale jakoś tam sokę go podsuszył, ale się okazało, że coś z myszą, bo on ma myszę wbudowaną taką wewnętrzną i ten musiał... Za 20 zł, za 26 zł, to mówić myśl.
Ja mówię, no to weźli tą swoją, wiesz, arystokratkę, to chłopcy bilinuje. No właśnie. Ta robi co chce, jakąś muchę tam zobaczyła, no i koniec, no. Czyli to wszystko jedno. Ja mówię, no jak to może być i żarcie, i sprzęt, no, no to... Przecież to było oczywiste, że wcześniej, później coś się stanie, no. No. No ale dobrze się skończyło tylko na tym, no bo zadzwoniłam wieczorem i się sobie, wiesz, na końcu, jakby nie było, no to, wiesz, oficjalnie on jest, wiesz, na moje potrzeby. No. No i tego. No i tak. No. No. A Ewka dostała Polska? Nie wiem, ja, słuchaj, ja tam wpadam mi z zasady na godzinę punktowej. Bo ja z zasady jestem tak jakoś po piątej czy coś. No i ponieważ mi tu, wiesz, szkoda naszego tutaj, Wiesława numer dwa, no to się z nim tak umawiam, że tam po szóstej ją tam dzwoni, wiesz, no, do domofonem i mówi, że jest na dole, no. No, tylko, wiesz, no, uprzedziłam go, że w piątek, sobotę i niedzielę, no to niestety niech się z tobą umawia, bo ja mam tak, albo mam spotkanie, w niedzielę mam jaźnię, no i bez przesady, no to jednak, wiesz, no nie mogę też być uwiązana, jak, wiesz, chłopa i szydziany to robi, więc akurat w tym czasie, no jej nie było, no więc, no nie wiem. Na dzisiaj to, ale jutro będę w szpitalu u Krysi, bo tak mam tylko jedno spotkanie tutaj z tego, z właścicielem przychodni okulistycznej, który być może będzie chciał tam dotację, no i tego i później jestem już, jestem później w tym w urzędzie dzielnicowym, no bo muszę już tutaj ten dowód załatwiać, a to... A wyobraź sobie, że wiesz, gdzie są dowody drukowane polskie? W Londynie. O. No. Słyszałeś o czymś takim? No i to kurde. No i to z tego, to na no to właśnie to z tego, że podobno nie bardzo można przyspieszyć. No. Bo ja myślałam, że się w dwa tygodnie ubina. No, no. A wiesz, gdzie strażnice są produkowane? Zelters. A to znaczy gdzie? W Ameryce? W Niemczech. W Ameryce też. To co, my nie mamy maszyn do nawet pracy, myśmy oglądali, kolejny. Jak oni budowali to Zelters, a zawodzę 40 lat temu. Właśnie, dają innym zarobić, a więc... 35 lat temu. Walony w kraju pozostawać. No i później już przy okazji, jak już tam będę, no to wiesz, no tą Krysię, no przecież no wypada raz na tydzień. No, to pracuje Zelters. No. Ludzie oddani Panu Bogu za darmo. No. No. Też nie do pomyślenia dla... Tych, co na tych majtkach zarabiają. No. Dlatego wiesz, już, wiesz, ją odfajkuję jutro, a poza tym ona też mi coś tam wisi. To może już dostała i może ktoś, no bo ona tam też musi kogoś upoważnić, żeby wziął, no to może wiesz, no zobaczymy, no. Jutro akurat po drodze. Na ale to dziwne, że ona dostała dopiero teraz. Jeśli w ogóle dostała. Nie, no bo słuchaj, ten, no. Oni w tej opiece, bo tam mówiłam ci, zatory płatnicze, to mieli mieć płacone dzisiaj. No. Dosłownie dzisiaj, bo zamiast zeszłym tygodniu. Więc tam strasznie dziwne. Dantejskie sceny działy w tym opsie, to tam ludzie mi tam wyślali, no. No bo wiesz, jak ludzie tam nad tego, na tych zaśrubkach mają rodzinę, no to to wiesz, to jest dziwnego, że na nikt tak. Nie ma znaczenia. Ja to uważam, kiedyś ja mam taką klepką. Iwonę, taka wielka baba, no to jak ta poszła z modną, to tam wszystko próbowało, no. No wiesz, no to ta krowa też powinna przecież dostać chyba teoretycznie. Tylko, że krówki nie widziałam. A ta Iwona dostaje? Ona dostaje, bo ona jest wdową, ma dziecko jeszcze w wieku szkolnym z jakąś taką potężną alergią, wiesz, że tam no to jakieś leki ta mała. Czy mała jak mała, 12 czy... Bardzo, bardzo miła dziewczynka, no świetnie wychowana, taka grzeczna. To jest dziwne w tych czasach, że normalne dzieci są. No, wiesz, no, tam to też nie, wiesz, nie ma lekko. No, no zresztą kto ma, no. I stąd, no wiesz, na razie się z krówką mijam, no. Może tam kiedy na siebie wpadniemy, zobaczymy. No ale tak, ta pomidorówka jaka pyszna była. Tak, a popatrz, że ja w ogóle nie tego nie zauważyłam, bo tutaj wiesz, akurat ten bigos podgrzała mu się te cholera tyle czasu. Nic mu nie tego, nic mu właśnie nie dolegała, by przeciwnie nawet nabrał smaku. No jest naprawdę świetny. No, jest i mięsko, i grzybki, i w ogóle wiesz.
pokazucha do słowa. Mm-hmm. A to tak, no ma nie imię, to ty bardzo dobrze, no. Więc jeden nie lubi tego lubiowego, no. Także wiesz, czy naród niezadowolony, wszyscy nie zadowolą, kultura polityczna, można powiedzieć, pracowała tak, że ta wielka koalicja partii, które ze sobą w definicji konkurują, okazuje się możliwa, to tam raczej bym w to nie wierzył. Jeśli to, co się dzieje teraz, ten fakt polityczny wynika z tego, że oczywiście żadna partia nie zdobyła większości w parlamencie, nie jest w stanie zawiązać koalicji ludowców, czy ma wiarę, że z partii się gadają, socjaliści twardo mówią, nie do rządu. Ładnie, jeśli rzeczywiście będą to trzecie w ciągu ostatniego półtora roku wyborów, to 25 wyborów, Boże Narodzenie w Hiszpanii, stąd moje pytanie do wspomniała panią socjalistę. Na ile mają szanse socjaliści, na ile to, że oni z Putin twardo mówią, nie wynika z ich kalkulacji, teraz się wszystko rozsypie, a do grudnia mamy czas i wygramy wybory, bo na przykład partia Podemos już wtedy nie będzie się wyliczyła. Myślę, że jednokrotnie Hiszpanie wyrazili już swoje zdanie w dość krótkim czasie i partia ludowa dostała mandat. To, że nie uzyskała większości, to się sprawdza, to jest rezonancja wyborów wygrała. Więc można powiedzieć, że ten podział w opinii publicznej w Hiszpanii jest dość wyraźny. Partia Popolare jest obecnie najpopularniejszą partią, chociaż boryka się z ogromnymi problemami. Hiszpania trochę jest też podobne z Polską Platformą Obywatelską. Mają dosyć troszkę tej elity, która długo rządzi. Chętnie by ją wystąpić zresztą w Podemos. I ta partia liberalna jest niczego, można powiedzieć, bardzo szybko zbudowała kapitał polityczny. Ale dla Europy to działa bardzo niedobrze, nie samej Hiszpanii, dlatego że przedłużająca się sytuacja, w której nie ma rządu, jest możliwa w czasach spokoju. No bo wtedy można powiedzieć, że wszystko samo tak chodzi, biurokracja działa, a rządowcy nie działają, nie ma się w rządzie pracuje. Tymczasem dzisiaj spróbujmy. Jest spokojnie w samej Hiszpanii, jest bardziej spokojnie w Europie i w strefie euro, do której Hiszpania przecież należy. To jest ważny, silny, mocny kraj w strefie euro, bo to jest kraj relatywnie duży jak na rynku europejskim. Mamy cztery główne kraje w strefie euro, czyli Niemcy, Francja, troszeczkę to tak dyfuzuje. Dziś przydałaby się w każdym kraju, również w Hiszpanii, dość wyrazista linia polityczna, zarówno w Hiszpanii, jak i w Unii Europejskiej, podejmować zasadnicze decyzje dotyczące przyszłości. Choćby to, jaka to nie ma być w Europie. To po pierwsze, tutaj mamy dwa kluczowe wątki z punktu widzenia Hiszpanii. To jest konsekwencje w ogóle Brexitu dla Hiszpanii. Dlatego, że pamiętajmy, że Brexit to jest procedura wyjścia, która najbardziej jeszcze nie zaczęła, ale Brexit poruszył strony związane ze Szkocją, która to Szkocja jako część Zjednoczonego Królestwa nie chce wychodzić z Unii Europejskiej. Mamy to ponowny problem związany z jej niepodległością, ewentualnym wystąpieniem ze Zjednoczonego Królestwa. A Hiszpania również ma która jednocześnie ma podrogową jeszcze niepodległości i nie zamierza czekać na rozwój wypadków, zamierza do tej niepodległości Katalonii doprowadzić. Oczywiście na co nie ma zgody rządu w Madrycie, no ale jak nie ma rządu w Madrycie, to się nie zgadza. Drugi problem to jest przyszłość strefy euro, która będzie bardzo mocno zbierać. To raczej można powiedzieć, jest pewne, że wokół tego twardego jądra w Unii tych największych krajów z dodatkowo tymi, które dołączyły, czyli tej 19 obecnie krajów należących do strefy euro, będzie próbował wykorzystania wszelkiego rodzaju kryzysowych, Brexitu począwszy poprzez migrację i wszystkie inne wątki związane również z gospodarką. No i oczywiście z kryzysem samej strefy euro, do tego, żeby to jakoś uporządkować. No i to Hiszpania będzie ważnym krajem, również głosującym, decydującym o tym, jak ta przyszłość tej strefy ma wyglądać. Natomiast oczywiście z naszego polskiego punktu widzenia też jest istotny podział sił wewnątrz Unii Europejskiej w tej 28, a w zasadzie 7, bo Wielka Brytania ma nie rozmawiać już o przyszłym kształcie Unii Europejskiej jako kraje wychodzące, gdzie Hiszpania jest krajem porównywalnym z Polską, jeśli chodzi o siłę głosów w Radzie Ministrów.
Europarlamentarzystów w Parlamencie Europejskim i generalnie też jest krajem, z którym można dogadywać, negocjować różnego rodzaju roszady polityczne, więc myślę, że to jest niefortunny bardzo moment dla takiego, można powiedzieć, nieładu, no bo nie chcę powiedzieć, że każdy porządek nie był lepszy od nierządu takiego, ale myślę, że Hiszpanie, bez względu na to, jaka opcja by wygrała, byłoby to dobre dla tego kraju, żeby ten rząd jednak był stabilny. A nie jest trochę tak, może się mylę, ale nie jest trochę tak, że ten klincz się trochę wymknął politykom spod kontroli, bo pamiętam rozmowy przed kilkunastoma tygodniami i większość ekspertów nawet mówiła, że trzecie wybory są niemożliwe, że oni się będą musieli dogodzić. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że tam się po prostu nie ma kto z kim, to znaczy nie ma szans na jakikolwiek rząd. No właśnie to jest kwestia jednej kultury politycznej, bo sytuacja, jaka dzisiaj jest w Hiszpanii, w zasadzie można powiedzieć, można by było, bo to byśmy sobie wyobrazić taką wielką koalicję. Nawet jeśli socjaliści mówią twardo, nie stawiają kolejne walki i kolejne. No ale właśnie to jest pytanie jakby o tę sytuację w kontekst, bo w normalnej sytuacji tego typu koalicji nie są zobowiązywane, no bo po co zobowiązywać koalicji z mrogiem politycznym, z rywalem. Natomiast w takich sytuacjach nadbramkowego zagrożenia, I też niechęć też, myślę, szerzej ludzi, bo pewnie jest coś na rzeczy, że Hiszpanie bardzo chętnie by widzieli jakieś nowe postaci na scenie politycznej i nowym ugrupowaniom dają szansę, ale ciągle nie mają tego zaufania do klasy politycznej, która po prostu bardzo mocno zapracowała na to, żeby to zaufanie utracić. Hiszpania ciągle boryka się z potężnymi problemami korupcyjnymi i obie partie, można powiedzieć, są tym przeżartem. Pytanie, czy cokolwiek zmieni się do czasu tych najprawdopodobniej trzecich w ciągu ostatniego czasu wyborów. Bardzo dziękuję. Dr Małgorzata Monikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych, była Państwa i moim gościem. Dziękuję. 13 miliardów euro zależy od podatków ma zwrócić koncern Apple władzom Irlandii. Tak postanowiła Komisja Europejska po dwuletnim dochodzeniu, uznając, że amerykański koncern przez dwie dekady łamał unijne zasady i nie płacił prawie żadnych podatków od zysków ze sprzedaży w swoich sklepach w Europie. To jedna z największych wspólnych kwestii podatkowych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Więcej na ten temat Agata Kostolewicz. Ta decyzja jest sygnałem, że państwa członkowskie nie mogą przyznawać nieuczciwych korzyści podatkowych wybranym przedsiębiorstwom, powiedziała unijna komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to europejskich firm, czy zagranicznych, małych, czy dużych firm będących częścią większej grupy, czy też nie. Komentarz szefa Apple, Tima Cooka, był znacznie bardziej dosadny. To są polityczne bzdury. Nie ma w nich krzty prawdy. Apple spłaca swoje podatki co do dolara. Dochodzenie w sprawie przyznania przez Irlandię, gdzie Apple ma swoją europejską siedzibę, korzyści podatkowych prowadzone było przez komisję od 2014 roku. Koncentrowało się na dwóch porozumieniach wynegocjowanych przez Apple i przedstawicieli władz Irlandii w 1991 oraz 2007 roku. Dzięki nim firma mogła uniknąć płacenia miliardów dolarów podatków. Rzecz w tym, że traciła nie tylko Irlandia, ale wszystkie kraje unijne, w tym Polska, mówi Marcin Izdebski z Fundacji Republikańskiej. To jest ciekawy aspekt tej sprawy, że te podatki mają być zapłacone zaległe w Irlandii, ale ta optymalizacja podatkowa de facto zachodziła w całej Unii Europejskiej. Jeżeli my kupujemy bardzo często
produkty od tych gigantów technologicznych, to my kupujemy produkt dostarczony teoretycznie z Irlandii w ramach wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów z zerową stawką VAT, tak? Więc my tutaj, polskie państwo, na tym też dużo traci, a te podatki trafią tylko i wyłącznie do Irlandii. Pytanie, czy te pieniądze zostaną Irlandii wypłacone? Co do tego wątpliwości ma dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Xtrade Brokers. Będzie się toczył prawdopodobnie długi spór, który niekoniecznie musi wcale się takim krokiem zakończyć. Sprawa jest jeszcze o tyle skomplikowana, że władze Irlandii w reakcji na decyzję komisji oświadczyły, że nie zgadzają się z nią. I podobnie jak sama Apple, zapowiedziały odwołanie do sądu i zapowiedziały, że nie chcą 13 miliardów dolarów od koncernu, bo jak mówi Marcin Izdebski, wyspa obawia się utraty inwestorów, którzy mogą szukać innych miejsc, gdzie jurysdykcja Komisji Europejskiej nie będzie sięgać. Ponieważ oprócz Apple'a, tam są dziesiątki spółek technologicznych, Microsoft między innymi, które całość swoich operacji w Unii Europejskiej przeprowadzają wirtualnie de facto przez Irlandię, ale przez to płacą tam podatki, więc to byłaby duża strata dla Irlandii, ponieważ przez to, że to jest mały kraj, to nawet niewielkie wpływy podatkowe mają istotne znaczenie. A Irlandia w tym przoduje już od lat 60., odkąd się otworzyła na zagraniczny kapitał, tak więc nie mają w tym wieloletnią, w zasadzie 50-letnią tradycję przyciągania firm lepszymi warunkami podatkowymi. Irlandzki minister finansów Michael Noonan oświadczył, że Apple zapłaciło cały należny podatek w jego kraju i nie korzystało z pomocy państwa. Tymczasem dziennikarze Irish Times wyliczają, że za 13 miliardów dolarów rząd mógłby wybudować 20 nowych szpitali, potroić budżet przewidziany na budowę mieszkań socjalnych, przyspieszyć budowę północnej części metra w Dublinie, której zakończenie jest planowane na 2025 rok, na 26 lat zawiesić obowiązek płacenia podatku od nieruchomości, dać Irlandczykom 3 lata wytchnienia od płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Euronet Plus, magazyn europejski w radiowej jedynce. Lepiej zrozumieć Europę. A w magazynie Polska i Świat porzucamy wielki świat, wielką politykę i wielkie miasta i przenosimy się do Świnkowa w województwie wielkopolskim. Połączymy wieś i legendę polskiego radia. Brzmi tajemniczo? Otóż na miejscu jest Patryk Michalski. Dobry wieczór, Patryku. Dobry wieczór. To powiedz, o co dokładnie chodzi? Proszę Państwa, jeszcze jeden wdech świeżego wiejskiego powietrza i już mogę uchylić rąbka tej tajemnicy. Otóż w Świnkowie na razie cicho i spokojnie, a wśród domostw mieści się tutaj mała szkoła podstawowa, która do tej pory nie miała swojego patrona. Przesympatyczna pani dyrektor zaproponowała zatem, żeby szkoła otrzymała imię Andrzeja Zalewskiego, nieodżałowanego dziennikarza radiowej jedynki. Jak mówi pani dyrektor Lidia Nadstawska-Zybała, wybór ten nie był przypadkowy. Zainspirowało nas to, że pan Andrzej Zalewski był bardzo zżyty z polskimi rolnikami i wiele do tych rolników mówił, pomagał im, wspierał, doceniał tą kulturę polskiej wsi, polską przyrodę, a nasza szkoła od 190 lat funkcjonuje na wsi. I stąd ten pomysł. Bo przecież przypomnę, Andrzej Zalewski był pomysłodawcą i twórcą porannych rozmaitości rolniczych, a później przez lata prowadził słynne Ekoradio. Pani dyrektor zaraziła swoim pomysłem szkolną społeczność, miejscowe władze oświatowe. Do pomysłu się przychyliły. I tak oto od jutra w Świnkowie uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny w szkole podstawowej imienia Andrzeja Zalewskiego. I w ten oto właśnie sposób, drogi Wojtku i drodzy słuchacze, polska wieś łączy się z legendą polskiego radia. Wielki dzień w historii Świnkowa jutro o 11.30 w miejscowym kościele msza święta, a o 12.15 na szkolnym boisku odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego i nadania szkole nowego sztandaru, choć tabliczka z pełną nazwą szkoły i nazwiskiem jej nowego patrona już dziś przychodzi do szkoły. A my w Świnkowie będziemy jutro od samego rana. Relacje stąd właśnie od 9.00. Będziecie z radiem. Patryk Michalski, specjalnie ze Świnkowa dla Państwa ze szkoły Andrzeja Zalewskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy i oczywiście zapraszamy. Zapraszamy także na jutro rano do radiowej jedynki, nie tylko na relacje ze Świnkowa, ale także na naszych specjalnych gości, bo jutro w Sygnałach Dnia gośćmi będą o 7.15 dr Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, a o 8.15 prezes Zarządu Polskiego Radia dr Barbara Stanisławczyk. Ja już dziękuję za dziś. Wojciech Cygielski, dobranoc. No
Polska i świat. Muzeum Azji i Pacyfiku. Tam, gdzie jest, wiesz, na tym stolcu. No. A jaki pewnie są? I tu Świnkowo, co może? Ważną rzecz powiedzieć, bardzo mnie ciekawi Państwa opinia. W Polsce od 20 paru lat różne środowiska narzekały, że szkoła nie wychowuje. Szkoła właśnie te, jak chce niby do kubeczka nalać tamtej wiedzy. Czasami szkoła chce, żeby tą wiedzę sprawdzić, bardziej rodzice pewnie by chcieli, żeby mieć pewne, że te dzieci mają taki rodzaj wiedzy, który zapewni pewnie tam karierę w przyszłości. A tymczasem tu się mówi zgoła coś innego, że zgoła inny porządek się przywołuje, bo cytując jeszcze raz panią zbyt gorzką historyczkę, to jest tak, że ludzie się powinno wychować na patriotę. I wydaje mi się, że to jest potencjał, przynajmniej rządzący. Co państwo na to? Stąd państwo się nie cieszą, że wreszcie szkoła będzie również kształtowała postawę, a nie tylko i wyłącznie epatowała faktami, które trzeba przyswoić i zdać na najbliższej klasówce? Pan Aleksander Pawlicki. Myślę tak, bo to jest, trochę jest taki... Taki wybór, którego być może chciałbym uniknąć, taki wybór pomiędzy co i jak. I z rozmaitych powodów mnie rzeczywiście jest to bliższe poszukiwanie w tym miejscu, gdzie odpowiadam na pytanie jak. Bo mam takie poczucie, że rzeczywiście jakikolwiek byśmy udzielili odpowiedzi na pytanie, czego dokładnie uczyć, to jeżeli nie zmienimy swojego sposobu uczenia, jeżeli ten sposób uczenia będzie bardzo, bardzo tradycyjny, to po prostu czegokolwiek, cokolwiek byśmy wybrali, co ma być nauczane, to i tak się w tych głowach nie znajdzie, jeżeli będziemy sobie wyobrażać, że uczeń jest właśnie naczyniem, które się napełni. Więc to jak jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast to co też nie jest bez znaczenia, bo no, jednak trzeba powiedzieć, że z jednej strony niewątpliwie historia ma wielki potencjał jako nauka uprawiona w szkole, wielki potencjał, jeżeli chodzi o umiejętność na przykład właśnie rozwijania krytycznego myślenia. Czyli, że po prostu z tą F-ką już bierzesz umiejętność stawiania pytań. To jest jedna z tych rzeczy, które w ogóle w historii są najpiękniejsze. Ja bardzo zawsze bolałem nad tym, że jest taki kawałek historii, który się błąka po rozmaitych egzaminach. Mianowicie dostają uczniowie tekst źródłowy i zawsze temu tekstowi źródłowemu towarzyszą pytania. I zadanie polega na tym, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania. Ale przecież gdyby praca historyka polegała na tym, że dostaje tekst źródłowy z pytaniami i ma znaleźć odpowiedzi, to nikt by historykiem nie chciał zostać, bo to jest po prostu nuda. Najbardziej intrygujące jest to, że zadaje się pytania tekstowi, a odpowiedzi, owszem, idą w ślad za tym, trochę jak nagroda za ten wysiłek, jakim jest stawianie pytań. To jest intrygujące. Zwłaszcza, że w przypadku większości dziedzin, może akurat w sytuacji najnowszej, są to jest trochę innej sytuacji, ale w większości dziedzin ten zasób źródeł już się nie zwiększa. I mamy na średniowiecze anonima zwanego Galem, Wincentego Kadłubka, parę jeszcze rzeczy. I pewnie wielu nowych rzeczy nam już nie przybędzie, tak? To i owo jeszcze wykopią, ale raczej nie. Jeżeli nadal można uprawiać medialistykę, to przecież dlatego, nie dlatego nam przybywa źródeł, tylko że przybywają nowych ciekawych pytań, które nagle zadajemy anonimowi, zwanemu Galem. Pytań, które jeszcze nikt ten urzędnik nie zadał i on nagle nam odpowiada. I to jest niezwykłe. Więc to jest duży potencjał. Ale nie lekceważyłbym jednego, że historia ma pewien bardzo ważny potencjał związany z budowaniem tożsamości, wspólnoty. Kłopot oczywiście polega na tym, że z mojej perspektywy owa tożsamość, którą rozwijamy na lekcjach historii, czy na lekcjach języka polskiego, czy w ogóle w szkole, to jest jednak coś, co ulega nieustannym negocjacjom. To jest tak, że lista polskich bohaterów, upraszczając, albo mówiąc w sposób bardziej uczony, odwołując się do takiej koncepcji francuskiego historyka Pierre'a Nord. Lista polskich miejsc pamięci. Przez miejsca pamięci ja rozumiem nie jakieś konkretne miejsca w przestrzeni, tylko takie miejsca, gdzie skupia się nasza pamięć historyczna. To ta lista miejsc pamięci, takich lieu de memoire, jest zmienna. Gdybyśmy sięgnęli do
książki, która jest nawet polski odpowiednik, to się nazywa Węzły Pamięci, próbowano ukuć. Wydała taką książkę, grube to miszcze, złożone z listy takich miejsc pamięci, węzłów pamięci. Wydał Muzeum Historii Polski, redaktorem tego był Zdzisław Najder, a zatem bodaj postać chyba nieodległa także dzisiejszemu obozowi rządzącemu. No, ręki teraz sobie nie dam obciąć, ale wydaje mi się, że tam hasła Żołnierze Wyklęci na przykład nie ma. To jest książka sprzed paru lat. Trochę się postarzała, w tym sensie, że pojawił się nowy węzeł pamięci. To pokazuje nam, że to jest rzecz zmienna. Takich miejsc, gdzie debatuje się listę naszych miejsc pamięci, gdzie debatuje się nasz kanon. Jest wiele takich miejsc, może być szkoła. Nie mówili, że do września będzie. No to miejsce jest samorząd lokalny, bo on ma swoje miejsca pamięci. Do połowy września będzie się... Prasa czy radę, tak. Ale takim miejscem nie może być wyłącznie ministerstwo, które ogłasza kanon. Tak, ale czy my wyobrażamy rzeczywiście w sposób krytyczny na jakiejś lekcji? Historyk lub też historyczka rozmawia z dziećmi o postaci Romana Dmowskiego albo o postaci Józefa Piłsudskiego w ten sposób, że dzieci wymieniają swoje luźne opinie na temat tego, co jest co ciekawego, dobrego, szlachetnego lub też podłego te postacie uczyniły i w takiej formie bardzo dialogowej rozmawiamy o tym. No, większa część rodziców zakrzyknęłaby, proszę nie robić wody z mózgu moim dzieciom. Tak? Wiadomo, że wszędzie w kraju są pomniki Piłsudskiego, gdzie tylko można i że człowiek dobry był. No, po prostu bez niego nie byłoby nas tutaj wszystkich, prawda? Tylko coś innego by było, coś pewnie strasznego. Najlepsza agentka to ty jesteś, taka dziecinna. Jak za Boże Narodzenie, Jezusicek, to ty już jedziesz go tam ludać. Od lat. Jeżeli to byłaby socjalistą, no, ale to dla starych ludzi, dzieci miały takie. Ja zawsze lubiłam takie. Ja to lubię plan. Wspólnototwórcze. Tak? To automatycznie wyklucza krytyczne myślenie. Chyba, że się mylę. Znaczy, może nie wyklucza krytycznego myślenia, ale no nie można łączyć się, nie można tworzyć silnych relacji społecznych, mówiąc od czasu do czasu. Niektóre z tych sznurków, które nas łączą, to są nitki. Czyli właśnie tutaj mamy bardzo, bardzo silnie wbudowane przekonanie, że tożsamości się nie negocjuje. Przed chwilą usłyszeliśmy, że właśnie w uprawianej na serio historii pokazuje się, w jaki sposób ta tożsamość negocjuje na poziomie politycznym, społecznym, bardzo dużo. Oczywiście, że każdy inaczej obchodzi. Właśnie tożsamość jest czymś negocjowalnym. Ale to tylko znowu rzecz, którą można podać w grudniu, że ludzie rzeczywiście niepokojące się zna dziecko najprawdopodobniej nawet taki młody człowiek nie ma wiedział, co z taką informacją właściwie ma zrobić, a to pewnie najbardziej by się skojarzyło z tym, co się na tej równie niemowlaka, takiego malutkiego. Jeśli się troszkę pokaże, leży on w złożu, czy to w jakiś sposób historyk zadaje pytanie, jak od różnej drewnianej skrzyni, na której nakłada się, jak to mówią teraz, paszę dla zwierząt. Uwarunkowaniami czy założeniami, zapisami. Jak dostałem, ale no właśnie, czy Jezus powinien się ze sobą nam rozmawiać, kojarzyć? No to wtedy troszkę ta kwestia negocjowania także tożsamości, no negocjowania tego, gdzie a to, ja osobiście teraz, sytuuję w tych różnych węzłach. Żeby się do tego odrobić, swoją tożsamość, jak to się ma do się w grupie pasterzy, obozujących nocą na polach w pobliżu Betlejem. Pasterze ci nagle ujrzeli anioła, który oznajmił, narodził się wam dzisiaj wybawca, którym jest Chrystus Pan. Anioł dodał też, że pasterze znajdą Jezusa zawiniętego pasami, płótna owiniętego, leżącego w żłobie. Zaraz potem okazało się mnóstwo innych aniołów, którzy zaczęli wysławiać Boga. Jak byś się czuł, gdybyś słyszał aniołów, którzy wysławiają Boga? Pasterze byli bardzo szczęśliwi i powiedzieli, chodźmy prosto do Betlejem, zobaczmy, co się wydarzyło. Gdy tam doszli, znaleźli Marię oraz Józefa, jak również dzieciątko leżące w żłobie, kiedy inni ludzie w Betlejem usłyszeli od pasterzy, co się stało, też
byli zachwyceni. Czy i ty się cieszysz, że wiesz, że takie cudowne rzeczy o narodzinach Jezusa? Cieszy się z tego każdy, kto kocha Boga. Mają zająć rodzice, a szkoła ma neutralnie nauczyć rzeczy, które są... Czyli to jest radosne wydarzenie. To jest fałszywe na nas. Znaczy to wychowanie cały czas szkoła się odbywa. W bardzo różnym poziomie, w bardzo różnej postaci. I być może fakt, że ono się nie odbywa w Polsce. Znaczy właśnie takie... Pewnego dnia odwiedził tę Marię, anioł o imieniu Gabriel. Obiecał, że urodzi się, ona urodzi syna, będzie wielki, zostanie nazwany synem najwyższego. Anioł powiedział, on będzie królował, królował, a jego królestwu nie będzie końca. Maria chciała wiedzieć, jak to się stanie, bo nie miała wtedy męża. Dlatego Gabriel wyjaśnił jej moc. Najwyższego się ocieni. Właśnie nie wie i to nie wiem. A to, co się narodzi, będzie nazywane świętym, synem Bożym. Bóg dokonał niesamowitego cudu, życie swojego syna przeniósł z nieba do łona Marii, dzięki czemu w pewnym czasie urodził się on jako dziecko. Czy widziałeś scenki, na których malutkiego Jezuska oprócz pasterzy odwiedza trzech dostojnych mężczyzn? Myślę, że to dosyć. W okresie Bożego Narodzenia scenki są bardzo popularne, nie ukazują jednak wydarzeń w sposób dokładnie. Ci dostojnicy, często nazywani królami, tak naprawdę byli astrologami, czyli zajmowali się czymś, co Bóg potępia. O ich przybyciu do Jezusa dowiadujemy się z Biblii, tego ciekawego. Czytamy tak. Gdy weszli do domu, zobaczyli dziecię w Marii, jego malutkiem. Jezus nie był więc noworodkiem w żłobie. Mieszkał już z Józefem Marią w jakimś domu i miał około 2 lat. Czy wiesz, jak astrologzy odnaleźli Jezusa? Szli za czymś, co wydawało się gwiazdą. Jednak zamiast prosto do Betlejem trafili najpierw do króla Heroda w Jerozolimie, a przecież z Biblii wynika, że Herod chciał odszukać Jezusa i go zabić. Pomyśl przez chwilę, kto mógł się posłużyć gwiazdą, która zaprowadziła tych ludzi do Heroda? Na pewno nie posłużyłby się nią Bóg, Jehowa, ale przeciwnik, szatan, diabeł. W naszych czasach szatan robi wszystko, żeby ludzie myśleli o Jezusie tylko jak o bezbronnym maleństwie. Ale anioł Gabriel powiedział Marii, będzie on królował, a jego królestwo nie będzie końca. Jezus jest teraz królem w niebie i niedługo zniszczy wszystkich wrogów Boga, a nie niemowlęcie, bo oni, wiesz, myśleli, a króla Izraela Jezus i takie lubią, a szatan ich podpuszcza. Króla Izraela i że jak oni doszli 2 lata, szli ze pełwiazdą, to już biegał jako królem. To jest naprawdę niemałe wyzwanie, a problem polega na tym, że mają pewną tendencję do tego, żeby iść po linii najmniejszego oporu, a ta linia najmniejszego oporu polega na prawie ukazań. I wydaje nam się, że wychowanie patriotyczne polega na tym, żeby wygłosić kazanie albo zaprowadzić na akademię. Krótko rzecz biorąc, doprowadzić ucznia w sposób mniej lub bardziej sensowny do wzruszenia. Otóż na to też są dobre badania, sprawdzające, jak się przekłada to, co nazywa się w tych badaniach patriotyzmem emotywnym. I to się przekłada na rzeczywistą gotowość służby ojczyzny. Otóż okazuje się, że to, że ktoś się podczas takiej lub innej uroczystości emocjonalnie podgrzeje, wzruszy, to po prostu to nie widać śladów tego wzruszenia później. To znaczy, to nie jest tego rodzaju doświadczenie, nie jest doświadczeniem na dłuższą, na to formującym. Ono jest po prostu przeżycie. Tak jest dosyć intensywnym przeżyciem emocjonalnym, które jednak nie przekłada się potem na to, żeby ktoś brał na siebie po prostu obowiązki. Mówiąc słowami przywołanego tu Romana Dmowskiego, jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. No więc takich obowiązków polskich ludzie, którzy są wychowani w takim duchu romantycznego, potępionego przez Romana Dmowskiego patriotyzmu, nie biorą na siebie. Że jesteś królem Saulem. Jeżeli zatem chcielibyśmy naprawdę fundować wychowanie patriotyczne, to nie przez składanie wieńców, zrobienie zawód, nie za akademii i Bóg wie czego jeszcze. Może to i, no nie wiem, szkodzi, nie szkodzi, ale wiele warte jak z punktu widzenia wychowania, kształtowania to nie jest. Znaczy więcej warte jest tworzenie dla dzieci rozmaitych doświadczeń. Doświadczeń na przykład służby innym ludziom na co dzień, prawda, przepracowania tego, z nimi rozmawiania. Tego rodzaju doświadczenia formują na trwałe postawy
odpowiedzialności za innych, przedkładania niekiedy interesów wspólnoty nad indywidualne jakieś potrzeby itd. No ale żeby zaprojektować tego rodzaju doświadczenie wychowawcze dzieciom inne niż najbardziej tradycyjne, czyli właśnie tu akademia, tam wiązanka, wspólne śpiewanie pieśni, to niczego temu nie ujmując, ale to jest naprawdę trudne. To trudno wymyślić. To jest przed nami, wymyślić naprawdę mądre wychowanie w ogóle, w tym także wychowanie patriotyczne polegające na przeprowadzaniu dzieci przez ważne, istotne i potem omawiane doświadczenia. A co się stało w takim razie w ciągu ostatnich lat, że kolejne badania, kolejnych socjologów pokazywały, że młodzież opuszczająca mury szkolne i ławki szkolne była z roku na rok coraz bardziej konserwatywna w swoich wartościach? Czy to, jak słucham Państwa, to nie wiem, czy to ci nauczyciele przez swoje postawy, no bo przecież nie wychowywali ich bezpośrednio tych młodych ludzi, nie przez swoje postawy przekazywali ten rok coraz większy konserwatyzm, czy też nie, przez zaniechanie pewnych podstaw, to tak jakby wytworza się luka, w związku z tym młodzi ludzie stwierdzili, no skoro od czasu do czasu nawiedzą społeczeństwie, pani mówi, że ważne społeczeństwo obywatelskie, to ja będę w takim razie teraz korwinistą, tak? O tym nic, co się wydarzyło w tej optyce, o której Państwo mówią. Symbol płodności. Właśnie to było pytanie, co się wydarzyło, że wszyscy byśmy chcieli wiedzieć lepiej, co się wydarzyło, bo te badania też nam bardzo niewiele mówią, one tam mniej więcej może pokazują, jak w tym tradycyjnym podziale na prawicę i lewicę się młodzi ludzie spują, ale ten tradycyjny podział też jest taki coraz bardziej dla nas samych niejasny. Natomiast tym, co pan powiedział, jest może jakaś wskazówka, żeby zrozumieć. Otóż ten pan też ucieka od takiej pedagogiki zmuszeń, że to tak... No, przypuszczam, że jesteśmy tak na oko sądząc dość tej zbliżeniu pokoleniowo i faktycznie pedagogikę wzruszeń na Akademiach Uczci Wielkiego Wojcy Październikowej możemy pamiętać, więc ja w każdym razie pamiętam, że to było też dość specyficzne doświadczenie, inaczej mnie nie zbliżyło do tej optyki, natomiast wydaje mi się, że jest coś, czego nam bardzo zasadniczo wszystkim brakuje, mianowicie w szkole. Takiego podejścia do sytuacji, w której się zruszamy, jak nie powinniśmy unikać sytuacji, w której się zruszamy, tylko że one nigdy nie mogą być celem samym. Znaczy, zruszenie to nie jest ten etap, do którego dochodzimy, jesteśmy zadowoleni, bo się przejęliśmy, zruszyliśmy i tak dalej. To jest punkt wyjścia. W momencie, kiedy się wzruszamy, to teraz zaczynamy rozmawiać o tym, dlaczego się wzruszyliśmy. Dlaczego ty się wzruszyłeś, dlaczego ja się nie wzruszyłam. Co cię w tym wzrusza, co wzrusza mnie, tak? Czyli generalnie problem polega na tym, że cała nasza edukacja jest w pewnym sensie pustynią, jeśli idzie o omawianie doznań i budowanie doświadczeń z czegoś, co jest tylko doznanie. Ja pracuję na co dzień z tak zwanymi wybitnie zdolnymi dziećmi, one rzeczywiście czasem są takie obyte w kulturze, zdarza im się chodzić do teatru, chodzić do kina na jakieś dobre filmy, natomiast prawie im się nie zdarza, a już na pewno nie w szkole, po takim wyjściu do teatru, wspólnie o tym porozmawiać. Nie na zasadzie podobało ci się, czy ci się nie podobało, ale na zasadzie, a o czym to było, co tak naprawdę się tam wydarzyło, co razem zobaczyliśmy. Wracam znowu do tego mojego przykładu wycieczki, czyli do pytania, co razem zobaczyliśmy, co ty zobaczyłeś, co ja zobaczyłam w tym wszystkim. Więc być może troszkę uciekała polska szkoła, czy polska rzeczywistość też polityczna od tego, co nam się wydawało właśnie za łatwe, to znaczy w takiej sytuacji, kiedy się wzruszamy, kiedy jesteśmy jakąś wspólnotą, bo no nie wiem, ja pokoleniowo mam takie doświadczenie, że wszystkie te sytuacje jakoś tak wydają się troszkę podejrzane, emocjonalnie, intelektualnie, bo jak każą przyjść na akademię, aha, to znaczy, że tak naprawdę tak nie myślą, bo to jest fasadowe. Podczas kiedy no, to jest nasze historyczne doświadczenie, bardzo możliwe, że można się autentycznie wzruszyć na akademii, dajmy ludziom taką możliwość. Takie przeżywanie współobecności na wiele sposobów ma swoje walory. Tylko znowu, drugi biegun jest właśnie taki, że ludzie mówią, dobra, i to wystarczy. Przeżyjemy i zachwycimy się, zachłyśniemy się tą swoją współobecnością. Ona tam jeszcze gdzieś się może osunąć w jakąś niechęć do tych, co tego nie przeżywają w ten sposób. Natomiast tak naprawdę tym, o co chodzi, jest wyjście z tego punktu. A, czy, dobra, zróbmy tę wiązankę, ale porozmawiajmy o tym, dlaczego to w ogóle było ważne. Jaki sens ma składanie takiej wiązanki? To prawda, to zresztą jest być może jakiś trop, który nas przynajmniej po części prowadzi do odpowiedzi na pańskie pytanie. Bo kiedy słucham pani Marii, to przypomina mi się taki już pradawny z naszej perspektywy, ale ciągle wspaniały esej Adama Zarajewskiego Solidarność i Samotność, który mowa między innymi o tym, że ku rozmaitym nurtom takim totalitarnym czy autorytarnym popycha niekiedy ludzi taki ironiczny żywioł liberalny, prawda?
że dość, że ta liberalna ironia, upraszczając już nieco, tak bardzo już nam schładza to środowisko, w którym funkcjonujemy, także nasze dzieci, nasi uczniowie, uczennice, tak bardzo już schładza to środowisko, że po prostu człowiek biegnie gdziekolwiek, skądkolwiek bije jakieś ciepło, ciepło wspólnoty. I rzeczywiście jest tak, że my być może jesteśmy trochę tak pokoleniowo skażeni, że ja rzeczywiście każdy tego rodzaju doznań wspólnotowe tak dwa razy wrócę w palca, zanim gotów będę uwierzyć, że to jest moje, albo że to prawdziwe i tak dalej. Ale to nie zmienia mojego, tego co powiedziałem, bo naprawdę daleko jestem od tego, żeby komuś odmówić i znowu zagładzać wszystkich, bo to się nie da, to znaczy ludzie potrzebują ciepła wspólnoty, tacy jesteśmy, to jest to powiedzieć. Natomiast równocześnie, kiedy mówię o wychowaniu patriotycznym, to poza dostarczaniem ciepła wspólnoty, ja muszę rzeczywiście pomyśleć, jakie są obowiązki mnie jako patrioty, tak? I przez takie doświadczenia jakiejś pracy na rzecz lokalnej społeczności dzieci przeprowadzać. To taki patriotyzm następnie będzie dawał owoce, bo inaczej to będziemy w takiej różni, gdzie na pytanie, co to jest, na czym polega patriotyzm, bo to jest dwie odpowiedzi, z których każdy mnie żałuje, tak? Jedna jest taki, że polski patriota po prostu wzrusza się, jak słyszę żołnierza wyklętych, to łzawi od razu, a druga, że polski patriota płaci podatki. A w tym nie ma żadnej sensu, że to jest płacenie podatków. Ale z tego, co pan mówi, ja rozumiem, że wynika następująca konsekwencja, że musimy ćwiczyć patriotyzm, tak? W sensie trenować go, bo jak będziemy go tylko pokazywali na transparentach i wspólnych apelach i pochodach, no to załamać staje się tym, czy to, co było naszym doświadczeniem. No, ja bym jeszcze powiedział o jednym bardzo ważnym miejscu ćwiczeń. To, co mi teraz szybko pomyślałem, wciąłem się pan jak piłat w kredo, ale mówimy o historii. Jak piłat w co? Nie możesz tego wypluć. Otóż chcę powiedzieć, że w historii Polski to są dwa przedmioty, które zawsze są na widelcu, kiedy mówimy o takich tożsamościowych. A ja bym chciał powiedzieć, że geografia, nie mniej, bo jakoś jest tak, że my patriotyzm kojarzymy z miłością narodu, a jak etymologicznie się temu przyjrzeć, to jest miłość ojczyzny. Naprawdę, ja mam więcej miłości do Polski niż do Polaków między nami. Ja mam i do ojczyzny niż do Arabów, ale nie do nas. Tak, dobrze. Jaki to ma potencjał? Że pan gry, rozmaite nasze, takie ludowe. Ale prawda, oglądałem ostatnio taki podręcznik amerykański do WF-u, do takiej edukacji międzykulturowej przez WF, gdzie między innymi były ćwiczeń gry polskie i była bardzo ciekawa gra polska tam prezentowana dzieciom amerykańskim z naszej klasy. I dzieci amerykańskie mogły poznać zasady gry, tej tajemniczej gry gdzieś z odległego kraju, dowiedzieć się czegoś o tym dziwnym kraju, gdzie dzieci grają w takie i pobrać. W tym planie, żeby patriotyzm jest jeden sprawy punkt. Ale porozmawiajmy o tym. Polega to na tym, że zanim, czy to przez wycieczki geograficzne, turystyczne, gdzie do miejsc ukochanych w naszym kraju lub tak, które mogą stać się ukochane dla kogoś, pomiędzy lekcjami historii języka polskiego, ale też działaniami na rzecz na przykład lokalnej wspólnoty albo pomocą komuś potrzebującą pomocy w całym ćwiczeniu, patriotyzm to jest wspaniałą ideą. Podejrzewam, że raczej słuchaczy i słuchaczy zrobiłem właśnie radę, jak pan zaczął o tym mówić. Kiedy zaczniemy ćwiczyć ten patriotyzm, to musimy mieć już tutaj na kartce napisane kilka punktów, znaczy co jest filarem tego patriotyzmu. Bo jeśli rozumiem, że część opinii publicznej jest przekonana, że filarem patriotyzmu są żołnierze wyklęci, to ćwiczenie tego rodzaju patriotyzmu to jest wycieczka do lasu z patykami i udawanie, że strzelamy się z komunistami. Jeśli ktoś uważa, że filarami patriotyzmu jest właśnie płacenie podatków, no to być może nie wiem. To ćwiczeniem takiego patriotyzmu jest powrót do domu i zapytanie rodziców, czy mogę obejrzeć mamo, tato, wasz pić. Tylko, że to trzeba mieć napisane gdziekolwiek wcześniej. Chyba dlatego dyskusja jest tak silna, że nie zgadzamy się jako społeczeństwo na jeden kodeks tych
Takie kredo patriotyczne, na podstawie którego będziemy mogli sobie już ćwiczyć, bo idea, żeby trenować ten patriotyzm, moim zdaniem to każdy przekłaśnie. To problem jest taki, że nie da się trenować czegoś, czego sobie to podstawało. Jeśli mogę, to troszkę nas ta metafora treningu może zadać, bo rzeczywiście samo idea, że cno to się ćwiczy, jest to po prostu jest... Pani, ale pan założył, że ktoś się świętuje, może zmieniamy z tego, ktoś się świętuje. Nie, świętujemy częścią ćwiczenia. Ćwiczenie w ogóle wygląda tak, tak, to raczej zresztą po grecku myśląc kojarzy mi się z siłownią, tak? Czyli ja nie wiem, jaki konkretny zestaw ćwiczeń mam przeprowadzić, ja patrzę, jak moje ciało reaguje. Platon tak ładnie powiedział, że dusza ma być szczupła i muskularna. A więc te ćwiczenia mają doprowadzić do tego, że dusza ma być szczupła i muskularna. I znowu powinniśmy przestać myśleć w kategoriach tego, co te dzieci będą wiedziały ostatecznie, tak? Znaczy, jaki ostateczny kształt patriotyzmu takie dziecko w sercu swoim wyniesie. No, najpierw ćwiczymy z młodym człowiekiem różnego rodzaju zachowania, a potem w optymalnej wersji ono się dowiaduje, że to jest właśnie patriotyzm, że to może być patriotyzm, to też może być patriotyzm. Dramat, o którym tu rozmawiamy, to jest dramat tej przepaści pomiędzy podatkami a żołnierzami utlętymi, tak? Że nie ma nic, co by nam łączyło oba te punkty widzenia. Podczas kiedy takie ćwiczenie dobrego życia mogłoby nam pokazać, że w którymś momencie gdzieś jest taki punkt widzenia, gdzie się spotykają. I te nieszczęsne podatki, dlaczego one miałyby się do kanonu patriotyzmu zaliczać, i poświęcenie krwi, życia, w tym cudzego, to też trzeba tutaj pamiętać, tak? Nie zawsze to bierzemy pod uwagę, że tam jest jeszcze po drugiej stronie, no też człowiek. Nie jest takie oczywiste. Więc jakbyśmy mniej myśleli w kategoriach tego właśnie, co ma być na końcu i do czego mamy wyćwiczyć, jakbyśmy po prostu ćwiczyli na miarę, każdy na miarę swoich sił, a bez tego obrazka kulturysty wzorcowego, który zawieszamy nad łóżkiem i teraz ja chcę wyglądać dokładnie jak ten pan, a ktoś obok chce wyglądać jak tamta pani, tak? A ćwiczę na tyle, na ile mogę. I to jest oczywiście całe ryzyko związane z wychowaniem. Teraz temu młodemu ćwiczącemu człowiekowi muszę również podać jakoś. No to jest A to by abstrahowaliśmy edukację z takiego świata, w którym są media, są rodzice, są znajomi rodziców, jest internet, który już od najmłodszych lat trenuje młodego człowieka w jakimś świecie, być może chaotycznych, ale latających wartości. Teraz próba powiedzenia sobie, że trzeba zacząć uczyć się dystansu i krytycyzmu, a jednocześnie to też jest właśnie patriotyzm. Moim zdaniem to, o czym tutaj mówimy od prawie godziny, to jest utopijny projekt pogodzenia takiego prostego mechanizmu, który mówi, że ludzie od czasu do czasu, jak są razem, to jedzą sztandary, to się lepiej czują i to im głęboko gdzieś tam zapada w duszy, z tym, że jednak żyjemy wspólnie, w związku z czym musimy sobie wytworzyć pewne takie reguły w miarę uniwersalne. I to też może być patriotyzm. To jest chyba nie do zrobienia. Jak z myślenia o edukacji wyrugujemy element utopii, to rzeczywiście możemy się już tylko skoncentrować na tym, czy 4 lata, czy 3 lata, czy 6. Myślimy o edukacji, to zawsze musimy myśleć. Nauczyła się szacunku, to jest bardzo grzeczne do ludzi. Tylko czasem tłumaczy, jeszcze pana zaskoczymy. I tą obietnicą Aleksandra Pawlickiego zakończymy naszą rozmowę. Był z nami Aleksander Pawlicki, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, filozofii, retoryki, współtwórca Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I była z nami również pani Maria Mach, dyrektor Biura Krajowego Funduszu Naszych Dzieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję słuchaczom, którzy swoje komentarze, pytania i opinie umieszczają na portalu Facebook, na profilu Radio Tok FM. Dziękuję bardzo. A za 2 minuty godzina 22, za 2 minuty informacje Radia Tok FM. Specjalnie na tą miesiączkę, żeby taką tubę, co jest gdzieś dodane. Wieczór Radia Tok FM. To zaraz pałac tam jest, puszczał w kolecie, jak tam ręki, a i mówi, że będą cytowali słowa tego Jarka i Lecha, między innymi ze pierwszej dziadu. Ale pan jak był kary? Nie, no nie jak to kary. Ale to chyba o prezydencie. Cytaty jego własne. No to jaką karę za to? Ale jak to wygląda, gdzieś kiedyś powiedział tak do prezydenta. No tak, ale nie też i właśnie kary. Analizujemy. Sprawdzamy.
dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku o 12.40. Będą nam urzędzie, jak w pierwszym państwie, no to chyba należy wymagać od takiej osoby, jak no. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Środa, 31 sierpnia, dochodzi 22. Tak. Informacje TOK FM. Wojciech Kowalik. Brytyjska policja utrzymuje, że nie ma dowodów na narodowościowe tło pobicia Polaka w Harlow. Mężczyzna po pobiciu zmarł. Polska nie mogła przyjąć uchodźców z Czeczenii koczujących przy naszej granicy w Terespolu, twierdzi minister spraw wewnętrznych. Łódź pozbyła się sklepów z dopalaczami. Brytyjska policja twierdzi, że nie ma żadnych dowodów, które wskazywałyby na to, że zabójstwo 40-letniego Polaka w Harlow było motywowane jego narodowością. To zaledwie jeden z wątków śledztwa, podkreślono. Polak zmarł po brutalnym pobiciu w minioną sobotę. Pomoc jego bliskim zaoferowały nasze władze, a Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii organizują marsz ku pamięci 40-latka. Polski ambasador w Wielkiej Brytanii, Arkady Żagocki, złożył kwiaty w miejscu pobicia. Podkreślił, że ataki na Polaków nasiliły się po referendum w sprawie Brexitu. Jestem zszokowany i głęboko zaniepokojony. To wielka tragedia nie tylko dla polskiej społeczności, ale też dla Brytyjczyków. Takich ataków jest dużo więcej od czasu referendum w sprawie Brexitu. Wiemy o co najmniej 15 takich sytuacjach. Mieszkańcy Harlow cały czas składają kwiaty w miejscu, gdzie zaatakowano mężczyznę. Jest nam wstyd, że coś takiego zrobili mieszkańcy naszego miasta. To jest po prostu niesprawiedliwe. Nie znałam tego mężczyzny, ale to, co się stało, jest naprawdę chore. Sama głosowałam za opuszczeniem Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że chcę, by działy się takie rzeczy. Nie sądzę, żeby ktokolwiek tego chciał. Do tragedii doszło w sobotni wieczór. Dwóch Polaków zostało zaatakowanych przez ponad 20 nastolatków. Do aresztu trafiło na razie 6 osób. Kilkuset Czeczenów bezskutecznie próbowało dostać się do Polski. Od poniedziałku 200-osobowa grupa koczowała przed kolejowym przejściem granicznym w Terespolu. Były tam kobiety i dzieci. Szef MSW Mariusz Błaszczak tłumaczy, że Polska nie może ich przyjąć, bo w Czeczenii nie ma wojny i w jego opinii celem podróży Czeczenów jest zachód Europy. Minister uznał też, że nasza wschodnia granica może stać się nowym szlakiem napływu muzułmanów do Europy. Z kolei Rafał Kostrzyński z Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców tłumaczył w TOK FM, że obowiązkiem Polski wynikającym z podpisanej konwencji genewskiej jest przyjęcie uchodźców. Konwencja genewska w żadnym miejscu nie wspomina o wojnie. Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźcy mówi o powodach ucieczki, generalnie charakteryzując jako prześladowanie. Te prześladowania mogą być z różnego powodu. Wojna jest tylko jednym z nich, ale tak jak powiedziałem, nawet nie jest wymieniana w konwencji niemieckiej. Według opinii Centrum Praw Człowieka Memorial. Ale nie lubią z własnej głupoty, bo jako słudzy diabła oni siebie oceniają jako tych, którzy kiedyś też mordowali, bo to wszystko wychodzi. Pracownicy centrum twierdzą, że rosyjskie władze federalne nieoficjalnie tolerują te praktyki. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że rzecznik tzw. Państwa Islamskiego Abu Mohamed al-Adnani zginął w wyniku ataku rosyjskiego lotnictwa w Syrii. Dżihadyści we wtorek poinformowali o śmierci jednego ze swoich najbardziej znanych przywódców. Teraz w specjalnym komunikacie Rosjanie podają, że był jednym z 40 dżihadystów zlikwidowanych w rezultacie ostrzału z rosyjskiego bombowca Su-34 w prowincji Aleppo. Słuchasz informacji TOK FM. Kopalnia Wujek, Ruch Śląsk nie zostanie zamknięta. Zarząd katowickiego holdingu węglowego wycofał się z planów rozpoczęcia procesu wyjaśniania zakładu. Związki zawodowe. To ustalenie ostatnich rozmów związkowców z zarządem KHW i dyrekcją kopalni. Daria Klim, zastępień. Według związkowców decyzja o ewentualnym zamknięciu kopalni zostanie podjęta po wyeksploatowaniu nie tylko dwóch uruchomionych ścian, ale również wszystkich przygotowywanych obecnie do wydobycia. Dzięki tym uzgodnieniom ich zdaniem ludzka część kopalni Wujek zyskała czas na odpowiednią reorganizację i dostosowanie się do nowej formuły, w jakiej ma funkcjonować katowicki holding węglowy. Trwają bowiem przygotowania do restrukturyzacji KHW, którego Ruch jest częścią. Z Katowic daje tym zastępień. To KHW. W Łodzi nie ma już sklepów z dopalaczami. Zniknęły po tym, jak miasto zagroziło milionowymi pozwami właścicielom kamienic, którzy nie zerwą umów z takimi sklepami. O szczegółach Bartosz Kądziołka. To
Łodzi sklepów z dopalaczami było 6, mówi mecenas Jarosław Stasiak. We wszystkich lokalizacjach, które zgłosiła nam policja, sklepy z dopalaczami zostały zamknięte, wywiązali się z podjętych wobec nas zobowiązań wszyscy właściciele lokali, w związku z tym akcja odniosła sukces. Walka miasta ze sklepami zaczęła się w czerwcu od remontu chodnika, który zagrodził wejście do jednego z nich. Od tamtej pory liczba odurzonych, którzy trafiają do szpitali, zmniejszyła się, mówi Anna Krakowiak z oddziału toksykologii Instytutu Medycyny Pracy. Dziś tak około 45-50% mamy mniej pacjentów. W czerwcu mieliśmy 128 pacjentów, w lipcu mieliśmy 62 pacjentów, a do wczoraj było to 70 osób. Krakowiak dodaje, że akcja Łodzi jest lokalna, a potrzebna jest ogólnopolska oraz uchwalenie ustawy, która całkowicie zakaże sprzedaży dopalaczy. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM. A kolejne informacje w TOK FM o 23:00. Pogoda. Czwartek w całym kraju słoneczny i ciepły, tylko nad morzem może pojawić się więcej chmur i padać słaby przelotny deszcz. 23-4 stopnie na północy, 26 w centrum kraju, do 27 na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.